Cześć, witajcie na kanale Jest Taktycznie. Witam was w kolejnym odcinku z Gwiezdnej Sagi umiejscowionej w uniwersum Stellaris. Chciałbym przede wszystkim podziękować Andrzejowi i Waszkinsowi za garść, za taką solidną garść porad. I jeżeli ktoś czytał komentarze, ten wie, a kto nie, temu szybko powiem. Faktycznie nie ma sensu wysyłać statku kosmicznego tutaj, statku budowniczego tutaj, aby odtąd budować posterunki, ponieważ koszt posterunku, który nie jest połączony z naszym homelandem, tak to nazwijmy, wzrasta dosyć sporo, dlatego wstrzymujemy swoje konie i tak samo tutaj czekamy, aż uzbiera nam się wpływ i będziemy budowali posterunki. Prawdopodobnie będę budował raczej na początku w tym kierunku, aby jak najszybciej wybudować posterunek tu, a potem tu. Dlaczego? Ponieważ są to po pierwsze bardzo fajne układy. Po drugie, chciałbym zablokować układ Gosok, aby mieć tutaj egzotyczne gazy na wyłączność. I obawiam się, że Fijal Star Hegemony będzie mogło myśleć to samo i będzie szło w tym kierunku. Oczywiście bardzo fajnie byłoby wybudować tutaj posterunek i zablokować ich i wystrzelić jeszcze w tym kierunku, ale zobaczymy, czy nam się to uda, zobaczymy, czy będziemy w stanie to zrobić. Tu na południu na razie mamy spokój, więc tutaj nie będziemy jakoś się mocno wierzgali w tym kierunku. I teraz tak, padła kwestia też floty, a właściwie projektu okrętów. Faktycznie miałem bardzo monotematyczne, w związku z tym postanowiłem dodać mały czerwony laser jako środkową broń dla moich korwet. Liczę na opinię, czy w taki sposób zostawić, czy faktycznie może zbudować dwa rodzaje korwet, jedną właśnie w tej konfiguracji, a drugą dwa lasery, jedno działko. To jeżeli tutaj któryś z ekspertów, moich doradców będzie to oglądał, to bardzo chętnie skorzystam z tej podpowiedzi. Co jeszcze? Na pewno tak, wejdźmy teraz w kontakty. Prymitywne i upadłe imperia i inne sobie odstrzelmy. I jakie mamy relacje? Minus 50 i plus 1 rocznie z nowego kontaktu, który generuje nam minus 20 na wstępie. Mamy ksenofobię, mamy zamknięte granice. Zamknięte granice im utrzymamy na pewno. Ale nawiążemy z nimi łączność. Złożymy propozycję handlową. Kredyty i zapłaćmy im, powiedzmy, 300 kredytów takiej darowizny, takiego prezentu. Dlaczego? Dlatego, że nie interesuje mnie w tym momencie wojna z nimi, nie interesuje mnie w tym momencie wojna z kimkolwiek. Zapłacimy 300, mam nadzieję, że nasze relacje w związku z tym zaczną się polepszać. Odpauzujmy na chwilkę. Przyjmiemy wasze dary, ale nie zakładajcie, że to rozwiąże wszystkie problemy między nami. No, nie, te pewnie tego nie zakładam, aczkolwiek chciałem zrobić dobry grunt pod interesy. Sprawdźmy, jak wyglądają teraz nasze relacje. Nasze relacje zaczynają się... wskoczyły o plus 11 po tym darze, natomiast minus 2 rocznie ten gatunek będzie zapominał, że daliśmy im tak oto szczodre dary, ale to na razie zostawiamy. Teraz tak, mamy drugie imperium Valdari Pius Assembly. Są to ci bardzo uduchowieni poszukiwacze duchowi. Nawiążmy łączność i chciałbym ich ogłosić swoimi rywalami. Dlaczego? Dlatego, że kiedy ogłoszę ich rywalami, to będę miał plus 1 wpływów i będę mógł szybciej plus 0,5, przepraszam. No dobra, niech będzie i ten.
ogłaszamy ich rywalami, ponieważ wyznawcy prawdziwej wiary mogą być tylko jedni, a tak naprawdę przyświeca nam cel, abyśmy mieli większy dopływ. Większy dopływ wpływów. Mam nadzieję, że za chwilę nam to naliczy. Teraz tak. Brakuje nam jeszcze 17 wpływów, żeby postawić tutaj placówkę. Waszkins też pisał o tym, aby... Dobra, zamknęli przed nami granicę. Dobra, wskoczyło. Waszki spisał też, aby dbać o budowę, dbać o stały dopływ minerałów i żeby właśnie budować dzielnice górnicze. Słuszna uwaga, towarzyszu, i też będzie mi zależało na tym, aby tą oto produkcję minerałów rozbujać. Jak widzicie, mamy tutaj też kilka fajnych układów, z których będziemy mogli czerpać profity odnośnie właśnie minerałów. Ty badasz anomalię. Ty się, przyjacielu, wystrzel tu. Na razie nie będziemy szli tą ścieżką, chociaż oczywiście mamy tutaj bardzo fajny układ, ale na razie będziemy się starali przejąć wszystko to, co jest tutaj na północy. Co tu jeszcze miałem wam powiedzieć? To chyba wszystko. No, ogłosili też i oni nas swoimi rywalami. A ja sobie jeszcze jedną rzecz tylko sprawdzę. Kontakty. Czy ja mogę wam zmieniać nazwy? Chyba nie mogę. A szkoda. Myślałem, że mogę pozmieniać nazwy, to bym moich wspaniałych widzów ponadawał im imperia. Byłoby to ciekawe. Kolejna frakcja. Zobaczymy, jak długo się utrzyma. Special project complete. Krystaliczne stwory. Zbadano doniesienia o dziwnych, krystalicznych, kanciastych obiektach wielkości statków kosmicznych swobodnie orbitujących w niektórych układach słonecznych. Początkowo te graniastosłupy i ich mniejsze, równie krystaliczne satelity wydawały się bierne, lecz nagłe zmiany orientacji względem naszych jednostek i nowe sygnatury energetyczne obiektów wskazują, że należy je uważać za niebezpieczne i traktować z należytą ostrożnością. Nawet jeśli nie znajdziemy dla nich zastosowań wojskowych, badania rozbitego kryształu niewątpliwie przyniosłyby interesujące wyniki. I mamy tak, do wyboru. Albo łatwy łup i zakończamy tą naszą przygodę w tej dziedzinie, w tej gałęzi. Dostaniemy modyfikator łowca kryształów, zapewniający następujące efekty: uszkodzenie spowodowane u krystalicznych stworów plus 33%, plus 500 kryształów za każdą zniszczoną flotę krystalicznych stworów. Lub możemy badać je dalej. Rozpoczyna projekt specjalny, badanie kryształów. Situation log updated. I my na łatwiznę nie będziemy iść. Rejestr sytuacyjny, badanie kryształów, 60 miesięcy. Badania fizyczne. Co my z fizyki teraz badamy? Badamy... Moglibyśmy to... najpierw zbadać, ile zostało miesięcy. Trochę jeszcze zostało, 38 miesięcy. Poczekamy. Dobra. Ty już możesz tutaj stawiać placówkę.
razu sobie zaraz podbijemy dwa punkciki badań fizycznych. Tutaj to my długo się nie przebijemy przez to, na pewno. Tu możemy poszaleć. I tu możemy poszaleć. I w przyszłości być może tu. Ale to, do tego jeszcze na pewno dojdziemy. Parę osób, właściwie parę, może nie parę nawet, chyba jedna osoba pisała mi, żebym robił krótsze odcinki ze Stellaris. Construction complete. Słuchajcie. Są youtuberzy, którzy grają na przykład 2 godziny, montują z tego 20-minutowy materiał, wrzucają i nie neguję tego. Nie neguję tego, niektórzy tak lubią. Ja, kiedy oglądam filmy u innych, wolę oglądać pełne, niezmontowane odcinki, a uwierzcie mi, nie trzeba naraz łyknąć godzinnego odcinka. Można sobie podzielić to po 20 minut na YouTube, jeżeli macie własne konto, YouTube wam pamięta, w którym miejscu przerwaliście. Nie musicie później tego cofać, przewijać i tak dalej, tylko kontynuujecie oglądanie od tego samego miejsca. Więc słuchajcie, jeśli ktoś ma ochotę oglądać przez pół godziny, to ogląda przez pół godziny, a potem sobie dooglądywuje te pół godziny. Feature Start Hegemony niestety ogłosili nas swoimi rywalami, co powoduje, że nasze relacje prawdopodobnie legły w gruzach. Dokładnie. To trochę niedobrze. Trochę bardzo niedobrze. Potrzebował będę w takim razie dwóch rzeczy. Po pierwsze, stocznie, gdzie będę mógł budować ewentualne okręty, chociaż z drugiej strony to i tak trochę daleko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem układów, trochę daleko. Najlepiej to tutaj wybudować. Mamy co prawda limit, nam się zwiększył i możemy postawić jeszcze dwie bazy. Dobra, na razie nie będę tutaj kombinował. Poczekamy, zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Może tak szybko wojna nie wybuchnie. Aktywujmy sobie po raz kolejny edykt kampanii zdrowotnej naszych obywateli, aby żyli zdrowo, aby odżywiali się w sposób odpowiedni. W tym czasie ty leć tutaj i zbuduj następną placówkę. Nie śpimy, pracujemy. Jeszcze 24 miesiące do następnej tradycji. System survey complete. Okay, badaj. We have mastered a new technology. Mamy nową technologię. Metaloceramiczny pancerz.
Myślę, że w związku z pogarszającymi się stosunkami z naszymi sąsiadami. I nie ma tutaj za bardzo perspektywy, żeby to poprawić. Musimy zacząć opracowywać technologie wojskowe, które spowodują, że być może nas nie rozjadą na samym początku rozgrywki. Tarka. Plow 4. Powierzchnia jest pełna przecinających się wstęg minerałowo-kompozytowych, wiszących nad nieprzystępną powierzchnią dzięki wysokim, elastycznym słupom. Bez wątpienia stworzyli je obcy, a porywiste wiatry sprawiają, że słupy chwieją się, a pasy ocierają się o siebie i wytwarzają fale dźwiękowe o częstotliwościach, których nie są w stanie usłyszeć szczygorianie. Oficer naukowy Mateusz Braszczyński ma kłopot z wyizolowaniem tego dźwięku z naturalnego szumu tła planety, ale twierdzi też, że jeśli zechcemy, wstęgi minerałów można rozbić, a szczygoria może je skutecznie przetworzyć. Proszę bardzo, jaki tutaj piękny układzik nam się pojawił. 6 kryształów. Coś pięknego. Dobrze, że mamy statek konstrukcyjny w pobliżu. Będziemy mogli tutaj zwrócić na to uwagę. Dobrze, Mateuszu, masz trzeci poziom, więc cały czas cię trzeba skillować. Myślę, że zbadaj tą anomalię teraz. Dobra, ty tutaj budujesz placóweczkę, potem przestrzelimy się tutaj i będziemy w domu. I już nie będzie takiego ciśnienia, bo będziemy mieli zaasekurowany system GOSOK. System survey complete. Anomalia, na razie ignoruj. Spróbujmy wystrzelić się tutaj. Także dobiega troszeczkę construction complete. Wyścig o zajęcie jak najlepszych miejsc na stołówce, to znaczy jak najlepszej pozycji do rozwoju ekonomicznego. Raz, dwa, trzy, przynajmniej trzy jeszcze tutaj placówki fajnie by było postawić. Dobrze, że nie jesteśmy jeszcze na limicie. Cholowana asteroida, Faginjet 4. Nie wiedzieć czemu ktoś zaholował asteroidę na stabilną orbitę. Na powierzchni nadal znajdują się olbrzymie silniki i dysze hamujące, choć już od dawna nie działają. Ten, kto to zrobił, prowadził też na asteroidzie wydobycie minerałów, ale tej działalności zaprzestano wkrótce po jej rozpoczęciu. O proszę. I planetka dostała tutaj badania techniczne, co jest bardzo fajne. Dobra. Mati, to teraz tak. Badasz, co jest tutaj. Ten stateczek konstrukcyjny buduje tutaj nam system survey complete. Fabryczkę ty stawiasz tutaj po stroneczek i jest git. Dobra. Teraz ty ciśnij tutaj. Zobaczymy sobie, co tutaj mieszka. Fajnie by było to opanować, bo byśmy ich przyblokowali, chociaż obawiam się, że mogą mieć tutaj swoje terytorium za chwilę. Zobaczymy. Szybkość, przede wszystkim szybkość teraz. Spotkanie w układzie Nunus. Spotkaliśmy jakieś obce statki w układzie Nunus. Do czasu pozyskania nowych informacji te dziwne obiekty zostały określone jako Teamenas. Teamenis. Powinniśmy działać rozważnie. A gdzie ja to zobaczę? Tu zobaczę. Kim ty jesteś? Stacja kosmiczna kosmitów.
To nawet logiczne. Kopalnia. No okej, okay. Tutaj mamy posterunek. Ale nasz obiekt nie jest atakowany. Znaczy nasz stateczek badawczy nie jest atakowany. No to dobry znak. My też nie będziemy dążyć na razie do konfrontacji tam, bo nie ma takiej potrzeby. Leć tu. Construction complete. Okej. Zresztą co otrzymuje cechę. Bardzo fajnie, zbuduj stację badawczą. Upór, no proszę bardzo. Jest slura. System survey complete. Chyba czas cię zwolnić. The Xeno Empire has somehow deciphered our language. Dobra, po kolei. Nawiązana łączność. Po usunięciu barier językowych nawiązaliśmy łączność z obcą rasą Vag Oros Hegemonii. Kanały dyplomatyczne zostały otwarte, przerwano wszelkie wrogie działania. Znakomicie. Gwiezdni Odkrywcy. Proszę bardzo. Imperium Feudalne. Vag Oros Hegemonii. Przemawia moimi ustami. Śląc wam pozdrowienia. Nasz wielki przywódca, imperator Torba Inarim I. Cieszę się z nawiązania kontaktu z waszym fascynującym gatunkiem. Chętnie wymienimy się z wami ideami i osiągnięciami kultury. No więc, jak widzicie... A, nowy zasób strategiczny. Jeszcze coś mi tutaj gdzieś się wyświetliło. Lotne płytki. Tak blisko byłem. Lotnych płytek. No nic, jak oni wyglądają? Są równi militarnie. Dobra, leć badaj tutaj. A ja będę musiał tutaj zrobić roszczenia, ale to jeszcze nie ten moment. Za chwilę muszę zreformować swoją flotę. Zmodernizować. Tu wybudujemy placówkę. Zaginął nasz okręt, ale wróci, ponieważ te oto ludki zamknęły granice. Dobra, ja się postaram tutaj jeszcze postawić jeden posterunek, zbudować tu silnie opancerzoną, ufortyfikowaną bazę ze stocznią i będziemy stąd próbowali szarpać, ale będziemy próbowali szarpać najpierw tych, bo będę chciał te płytki zdobyć. To jest priorytet dla mojego imperium. Muszę się zastanowić, czy ja mogę jakoś was nakłonić do tego, abyśmy nie byli rywalami. To jest Fijar Star Hegemony. Spróbujmy rozpocząć od daru. Mamy 4000, więc dajmy im 500 kredytów energetycznych. Construction complete. Dobra, minus 122. Nie ma jeszcze dramatu. Okej, okay, wbiliśmy się tutaj. Bardzo fajnie. Ale nie zdążyliśmy się wbić tutaj. Co jest po prostu tragiczną wiadomością. Nawet nie mamy pozycji, żeby się na nich wystrzelić teraz. Chyba, że gdzieś tędy. Dobra, przyjacielu.
Dobra, przyjacielu, teraz tak. Polecisz. Dobra, tutaj stacja górnicza badawcza. A potem leć tu i zobaczymy, co dalej. Zwolnimy troszeczkę tempo gry. Oko północ 18 maja 25 roku, czyli jeszcze trochę. Zaginął z tego powodu, że znajdował się w przestrzeni kosmicznej Imperium, które zamknęło przed nami swoje granice. I on automatycznie robi się jako zaginiony i po jakimś czasie się odnajduje gdzieś na naszym terytorium. Dobra. Robimy sobie teraz zwierzchnictwo jako następną tradycję, ponieważ będę chciał zwiększyć limit dowodzenia floty. Wzrośnie o 20, umiejętność admirała wzrośnie i tutaj też limit marynarki wojennej będzie nam wzrastał, dlatego zwierzchnictwo będzie kolejną gałęzią tradycji, którą będziemy sobie powolutku odkrywali. Teraz tak. Czy mamy tu gdzieś wartości handlu? Nie mamy. Dobrze, w związku z tym ulepszymy do portu gwiezdnego placówkę w układzie Ateos. Tak naprawdę nazwiemy go Arcanus, którego gorąco pozdrawiam. To będzie nasza baza wypadowa. Później najwyżej zmienimy jakąś fajną planetę, jak znajdziemy, to nazwiemy ją też Arcanus, a to zmienimy na, powiedzmy, jakąś inną nazwę. Może ktoś ma jakiś pomysł, to bardzo chętnie w komentarzach może się z nami podzieli i w jakiś sposób to wykorzystamy. Generalnie w swoich filmach tego typu bardzo bym chciał wykorzystywać was, drodzy widzowie, do takiego wspólnego tworzenia takiej narracji, takiego właśnie tutaj współgrania. Byłaby to fajna sprawa właśnie, gdybyśmy sobie tutaj razem szli przez tą rozgrywkę. Gdzie jest nasz statek badawczy? Jeden jest tutaj. A ty się tu znalazłeś. Dobra. To dzida tu. Ty badasz anomalię, a my mamy nową technologię. Szybkość rozwoju kolonii, zbliżony reaktor atomowy. To jest niepotrzebne, bo nie mam tutaj nic naprawdę za bardzo do kolonizowania. Weźmy sobie ten reaktor atomowy. A tak w ogóle, to właśnie mieliśmy chyba z fizyki jakąś pracę domową, więc odróbmy pracę domową z fizyki. Pozdrawiam wszystkich uczących się pilnie w tym momencie. Ja na szczęście mam to już dawno za sobą. Alfa Centauri, bezrobocie i nic nie mówicie. W ogóle tą zarządczynię trzeba będzie wywalić.
Chociaż ma już czwarty poziom. Zobaczymy, zastanowimy się. Dobra, bezrobocie na Alfa Centauri, w związku z tym idziemy za radą Waszkinsa i inwestujemy mocno w dzielnice produkujące kryształy. Tutaj mamy jeszcze... Obowiązuje. Te wędrowne lasy, ale coś ostatnio ucichły, także... Może dramatu nie będzie. Flota, moja floto, zarządca flot. Budujmy sobie potężną flotę, którą wyślemy właśnie na Arcanus. Kieszeń międzywymiarowa. Statek Spor nie zdołał dotrzeć do obiektu LV-394, aby zbadać otaczające go anomalie. Sam statek oraz jego oficer naukowy Mateusz Braszczyński i załoga zniknęli z wszechświata w trakcie lotu do tego pola szczątków. Kilka minut później pojawili się ponownie. Mateusz Braszczyński donosi, że przez krótki czas znajdowali się w jakiejś przestrzeni międzywymiarowej. Obserwacje wykazały, że są otoczeni niezliczonymi jednostkami obcej konstrukcji, zawieszonymi w jakby nieskończonej pustce. Lecz sami zdołali odzyskać orientację. Ta wizja nagle znikła i... powinno się tutaj zniknęła. I wrócili do zwykłej przestrzeni kosmicznej. Tyle tylko, że mniej więcej połowa załogi przepadła. Oficer naukowy Mateusz Braszczyński przypuszcza, że zaginieni mogli zostać selektywnie porwani z tego dziwnego miejsca przez niewiadomy mechanizm. I Mateusz dostał potężną dawkę doświadczenia. I badamy dalej anomalie w układzie. Ty już lecisz działać, ty się tutaj... usprawniasz. Ok, jak tu wygląda populacja? Jeszcze trochę. Tu za chwilę nam wskoczy w związku z tym dryf międzywymiarowy. Zaginieni członkowie załogi statku Spor, uważani za straconych w kieszeni międzywymiarowej, pojawili się ponownie. Nawiązali z nami łączność z pokładu nieznanej jednostki, przypominającej nieco nasze statki badawcze, unoszące się w pobliżu miejsca, w którym statek Spor doznał zakłócenia wymiarów. Twierdzą, że nie pamiętają niczego z pobytu poza naszym światem, mają tylko niejasne wrażenie, że przez jakiś czas ich tutaj nie było. Chcą wrócić pod światłe kierownictwo oficera naukowego Mateusz Braszczyński i mają zamiar oddać swój nowy statek władzom Szczygorian. Bardzo dobrze, lub... Bezpieczeństwo Szczygorian zależy od likwidacji tej jednostki? Po co? Nie, no bardzo dobrze. Brakuje nam minerałów. Dostaliśmy statek badawczy. W związku z tym weźmy sobie tutaj naukowca. Najmłodszego. A, w sumie taka nazwa może być. I gdzie my cię, przyjacielu, wyślemy? Wyślemy cię... tu. Piękny układ. Piękny układzik. Może się uda nam tam doczłapać. Nic od was nie potrzebujemy. Dobra.
ten ciśnie tam. Zagubieni w kosmosie. Przechwycony przez nas komunikat to sygnał alarmowy ze statku orbitującego wokół świata Monakidir-3. Jednostka nie emituje sygnatury cieplnej i prawdopodobnie dryfuje. Utworzono projekt specjalny mający ustalić los załogi. Intrygujące. I mamy Situation Log Updated. Badaj. Construction complete. Dobra, Arcanus skończył rozbudowywać się. Special project. Ukończono projekt specjalny. Załoga statku została odnaleziona martwa. Co bardziej niepokojące, prawdopodobnie stracili życie przez niezwykle rozwinięte pasożyty mózgu, które zakaziły ich i doprowadziły do szaleństwa. Ustalenie oficera naukowego Mateusz Braszczyński pozwoliło uchronić nasze załogi przed zainfekowaniem. Dostaliśmy badania socjologiczne. Wszystko na szczęście dobrze się skończyło. Spore. Leć teraz tutaj rozwikłać tą zagadkę. Ty tu działasz. Lecisz. Kurczę, piękny układ. Dobrze by było go dopaść. Ale na wszystko przyjdzie czas. Terytorialnie jesteśmy chyba najbardziej rozwiniętą frakcją. Zoom Free Warriors. Szczególnie wy, słabe usze. Nasi wojownicy wkrótce złupią wasze układy. Zmierzcie się z nimi w walce, jeśli znajdziecie odwagę, albo kłóćcie się ze strachu, dopóki nie nasycę się waszymi bogactwami. Oczywiście możecie od razu zaproponować nam daninę, żeby uniknąć zbliżającej się masakry. Jeśli dacie nam dostatecznie dużo, nasi wojownicy otrzymają rozkaz powrotu. No i cóż. Myślę, że się im opłacimy. Zaoferujemy im daninę w wysokości 250 kredytów energetycznych. Na szczęście jest to płatność jednorazowa. No i w ten sposób wykpiliśmy się z walki, do której kompletnie nie jesteśmy przygotowani. Muszę zwiększyć swój limit floty, limit marynarki wojennej i zbudować naprawdę potężne siły, aby móc się przeciwstawić zarówno piratom, jak i też tym oto imperium, które tutaj... System survey complete. Które tu, z którymi tutaj graniczymy. I tutaj jestem dobrej myśli, ponieważ jesteśmy naprawdę... Mamy co rozwijać, co rozbudowywać. Mamy bardzo dużo układów, które kontrolujemy. Oni tutaj mają tak, stacje. Tu mają planetę. I chyba tu mają planetę, tak? Tak. Construction complete. Niestety nie mam tutaj żadnych informacji. Ogłoszono nas rywalami. Więc my się nie będziemy tutaj bawić w politykę. Tylko... Ogłosimy was też rywalami. Zaproszenie do paktu o nieagresji. Valdari Pius Assembly. Zapraszają do nieagresji tych. To niedobrze. To niedobrze. A dlaczego? Ponieważ mi byłoby na rękę, gdyby te dwa imperia zaczęły się naparzać między sobą, bo to by je osłabiło.
W związku z tym my musimy teraz kontynuować politykę zbliżenia pomiędzy naszymi dwoma imperiami poprzez wysłanie im co jakiś czas pieniążków, aby nasze relacje, czy nam to zaliczyło? Chyba nie zaliczyło jeszcze. Zobaczymy, aż czerwiec wskoczy. Situation log updated. O Jezu, co znowu? Spotkaliśmy jakieś obce statki w układzie Olimar. Do czasu pozyskania nowych informacji te dziwne obiekty zostały określone jako Lambda Menis. Powinniśmy działać rozważnie. Ja pierniczę, ale bydlaki. Dobra. Skończyło się rumakowanie tutaj. Dobra. I czy nam teraz zaliczyło już do relacji? Zaliczyło. Okej. Okay. Ciekaw jestem, jak maksymalnie możemy zboostować na plus opinię poprzez takie obdarowywania. Dobra, to leć tutaj teraz. Przede wszystkim stacja górnicza. Potem to. Dobra, ty już badasz. A ty budujesz tutaj, okej. Okay. Construction complete. Dobra, flotę mamy w pełni. W pełni uzupełnioną. Jeszcze ją teraz upgrade'ujemy do ostatniego nam znanego modelu. Chyba sobie zbudujemy, słuchajcie, jeszcze jeden statek konstrukcyjny, żeby przyspieszyć te wszystkie procesy. A potem najwyżej go zezłomujemy. Our ships have been upgraded. Dobra. Construction complete. Porozumienie badawcze pomiędzy Fijar i Vak Oros. Że wszyscy się dogadują ze sobą, oprócz... Wszyscy dookoła się dogadują, tylko nie ze mną. To bardzo niedobrze. Dobrze, musimy zbudować teraz tak. Tutaj placówkę i wydobywać te kryształy. Ty tutaj budujesz, okej. Okay. System survey complete. Dobra. Ciśnij dalej. Czy opłaca się... Czy opłaca się kolonizować świat, który ma 40%? Mamy wojnę z Fijar Star Hegemonii. Nie mamy roszczeń, więc my też spróbujmy ich poniżyć. Dobra, ty lecisz tu. Teraz tak, moja flota.
Ciśnie tu na pełnej. Baterie dział i baterie rakiet, chociaż nie, przydałoby się, a budynki, co możemy tutaj? Zagłuszacz łączności, komputer celowania, to są dwie fajne rzeczy. Platforma obronna, brakuje mi troszeczkę. Dobra, poczekamy chwilę. Poczekamy chwilę. Prędkość gry normalna, to na pewno. Słuchajcie, mam 45 minut odcinka, w związku z tym ten odcinek sobie tutaj skończymy. I o tym, jak się potoczą losy wojny pomiędzy Szczygorią a Fijar Star Hegemonii, to myślę, że zobaczymy sobie w kolejnym odcinku. Tak jak mówiłem wam w pierwszym odcinku, nie traktujcie tego, tej serii jako taki film instruktażowy, jak w to grać. Nie jestem jakimś tam wielkim ekspertem w tą grę. Myślę, że jakieś podstawy, zasady kojarzę, natomiast brakuje mi na pewno doświadczenia. Ale raczej ta seria miała na celu pokazanie wam tą grę oraz to, że mogliśmy się i możemy się oczywiście, bo na pewno nie, to brzmi to może jakbym miał przerywać teraz nagrywanie tej serii, ale na pewno nie. Będziemy się po prostu razem uczyć w to grać, tak? Będziemy patrzyli, będziemy razem zwyciężać, razem przegrywać. Mam nadzieję, że Andrzej Waszkin tutaj napiszą jakieś parę ciekawych słów na temat porad, jak co robić w danym momencie. A myślę, że nasze starcie zapowiada się bardzo ciekawie. Co prawda nie widzę tutaj żadnej wrogiej floty na razie, no ale to będzie taka konfrontacja. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Generalnie chodzi o poniżenie tutaj przeciwnika w tej wojnie, czyli nie mamy ani ten Fijar Star Hegemonii, ani my nie mamy żadnych roszczeń. Bo żeby wypowiedzieć wojnę o konkretne układy, musimy najpierw wysunąć roszczenia. Ale o tym na pewno się dowiemy w przyszłości, o to pokażę wam, jak to się robi. To chyba umiem robić, także to na spokojnie. Tutaj na razie będzie tak zwana wojna o przekonanie, tak? A jak ona się potoczy, czy wyjdziemy z niej zwycięsko, czy nie, no o tym się dowiecie na pewno w następnym odcinku. Za ten odcinek dziękuję, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce, na razie.